Dzień dobry, ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Sonic Adventure DX. Oczywiście Sonic Story. Więc teraz sobie weźmiemy Ice Tea. No i dobra, pójdziemy sobie tutaj do pociągu. Do pociągu z kluczem. Ice Stone, ja pierdziele. Ale dobra. Mystyczne ruiny. W ogóle też przepraszam za moje błędy w tłumaczeniu, ale no, robiłem to mniej więcej na szybko i właściwie nie starałem się później o korektę. Na szczęście teraz jak już zostały mi te to wytknięte, to sądzę, że teraz już takich błędów nie będę głupich popełniał. A jeszcze taka jedna rzecz, że happening użyłem w poprzednim odcinku jako tłumaczenie zamiast dziać się. Użyłem szczęście, dlatego że Sonic później się pytał, o co chodzi. Więc... Dobra, rozpoczynamy. Tym razem, jak możecie się domyślać, jest to lewy poziom o tematyce zimowej. A jest to... Ice Cup! Tym razem nie jest to... piękna muzyka. To znaczy, ta muzyka jest piękna, ale... to nie jest taka dyskotekowa jak w Sonicu 3 i Knuckles. Jest, zobacz, tutaj mały skrót. Więc właśnie zaoszczędziliśmy sobie dużą część poziomu. I tam bym nie chciał, więc sobie znowu zaoszczędzimy trochę czasu. A dobra, gdzie mamy iść? Bo nie cierpię. Serio. Bo nie cierpię kamery czasami. Bo jak widzieliście, obróciła mnie w takim miejscu, że no ja nie mogę po prostu. Dosłownie w takim miejscu. Więc teraz. Jest tu chodzenie po soplach lodu. Mechanika taka, która jest dosyć fajna, chociaż według mnie nie pasuje do Sonika. Tak moim skromnym zdaniem powiem. Ten lód, który się tutaj zapada, to nie jest fajne. Ogólnie mogę być trochę zdenerwowany w tym odcinku, bo przed chwilą nagrywałem Ratcheta i Clanka. A dobrze wiecie, co się działo w tamtym odcinku, bo już go widzieliście. I oczywiście nam się most u tęte gawia. I dobra, idziemy tutaj. Idziemy sobie tu, tunelem. I o, coś tu jest. No i zjeżdżamy! Więc to jest też inspirowane oryginalnym Ice Cup Zone. Że Sonic zjeżdża na snowboardzie. To jest ta kolejna ciekawostka. O, Ice Cup w Sonic Adventure DX nie ma zbytnio dużo ciekawostek, właściwie to wcale. Właściwie Windy Hill to jest jedyny poziom, który ma jakieś ciekawostki, bo tam miały być wszystkie postacie i właściwie w intrze gry widać stary design Windy Hill. Nie wiem, czy wam go pokażę, czy nie. Prawdopodobnie nie. Nie chcę mi się teraz nagrywać znowu, bo tamto nagranie już mam dawno skasowane. Żeby sobie nie zajmować miejsca na dysku. Więc no. I tak przyznam, że sterowanie... że nie będę drugim, nie wiem, Tony Hawkiem czy coś w tym stylu, jeżeli chodzi o sterowanie deską. I dlatego też nie gram w żadne gry z serii Pro Skater. Jak BTW. Bo ja nie jestem dobry w takim sterowaniu. Znaczy, oczywiście tutaj jakieś roboty Eggmana nam przylatują, ale co tam, my się nie przejmujemy. My się chilloutujemy. O, chilloutujemy. I zjeżdżamy sobie, nic nas nie obchodzi. Tylko to, żeby nie dostać twarz śnieżką, to nie jest fajne. Ale skoczymy sobie tutaj na rampach, co jest fajne chyba.
I Sonic nagle dostaje maksymalnej szybkości. Ale serio, triki, które Sonic robi na tych... na snowboardzie są imponujące, bym powiedział nawet. No i zdobyliśmy szmaragd. Tails gdzieś zniknął w ogóle. Jak zauważyliście, był na początku poziomu z nami, a później... gdzieś go wcięło. Pewnie go ta lawina zespała. No i dobra. Mamy już dwa szmaragdy. I tym razem Eggman nam go nie zabrał. Na szczęście wiem, gdzie teraz. Iść. Myk. No i teraz sam jedyny. What's up, Knuckles? Something bugging you? No time for games, Sonic. Give me the emerald you have, right now. What? Let's just see you take him. Huh. Dobra, więc walka z Knucklesem. Znowu inspiracja z Sonic'iem 3. Ale właściwie możemy tylko tutaj spamować przyciskiem skoku. The Chaos Emeralds! Ah, Eggman! Oh! Ha! Like taking candy from a baby! That's a Chaos Emerald! That's right, fool! You made it all too easy! You practically gave them to me! Hold it right there, creep! You can't get away with this! Knuckles, don't tell me Eggman tricked you again! Me? What about you? Way to go, Knucklehead! Now, I have four lovely emeralds! Chaos! These are for you, my friend! Ah! He transformed again! Man! No one ever cuts us any slack! Więc tak, walka z Chaosem 6... 4. 4 dodałem może. I tutaj w ogóle... te shadery, jakie zostały nadane na postaci, one są... te postacie teraz lepiej wyglądają i nie wiem, dlaczego tak jest. Tak jest. Bo każda postać tu lepiej wygląda w tej walce. Szczerze. Jakieś lepsze shadery są na nie nałożone. I tak, znowu nawiązanie do Sonica 3 i Knuckles, że... Knuckles został znowu oszukany. I nie jest fajnie. A Knuckles oczywiście się do tego nie przyznaje i chce zwalić wszystko, że Sonic, że co z tobą. A Sonic jeszcze nigdy nie został przez Eggmana oszukany. Póki co. Do kanoniki tej gry nie został jeszcze ani razu oszukany Sonic. W sensie, że Eggman mu coś powiedział, on w to uwierzy, bo tak, że Eggman go coś tam oszuka, to już tam wiele razy, ale dobra. No i ogólnie też ciekawe właściwie, jak wygląda Chaos 3, bo od razu Chaosowi zostały dodane dwa szmaragdy, czyli automatycznie stał się Chaosem 4. No i tutaj jest moje pytanie, jak wygląda Chaos 3? Szczerze powiedziawszy, fajnie by nawet było widzieć. I szczerze, jakbyśmy tak walczyli z każdym następnym Chaosem od Chaosa Zero do... nie spoileruję, to byłoby nawet fajnie. Fajnie to jest właściwie przedłużenie rozgrywki, a nie że po prostu ominiemy sobie parę. Kurde. Ale ogólnie ta walka jest nudna strasznie, a jeszcze musimy powtarzać.
Ale muzyka też, jest świetna w tej walce. No i myk. Załatwiliśmy Chaosa. Chaosa. Ja wolę na niego mówić Chaos. Lepiej mi jakoś. No i cutscenka. Na tych cutscenkach prerenderowanych mogę spokojnie mówić, bo one nie posiadają głosu w sobie. Żadnych głosów, więc to jest fajne. A szkoda, że nikt nie wydał jakiegoś patcha, żeby te cutscenki były chociaż rozciągnięte, bo nie chcemy się ich w edycji rozciągać. Behold my floating masterpiece, the egg carrier! But it pales in comparison to the power of chaos! Adieu! Until we meet again, my friends! Hey, we can't let him get away! Let's get to my workshop and we'll take the tornado! Yeah! You guys go. I have some unfinished business to take care of. No problem, Knuckles. We'll take care of everything here. Come on! Let's get going! No i dobra, będziemy mogli grać jako Knuckles, ale to oczywiście będzie w trzecim sezonie jakby tej gry. Ogólnie teraz musimy iść do poziomu Tornado. Tornado, czyli do samolotu Sonika. Właściwie co do dzisiaj nie wiem jak ma, czy w ogóle nie no. Chyba samolot Tejsa nazywa się Tornado 2, tak mi się wydaje. Ale dobra, w tym razie lecimy! O, Knuckles. Masz podobno jakieś tutaj biznesy. Hej, porozmawiam z nim. What are you waiting for? No. Nie wiem na co czekam, no chciałem z tobą pogadać, Jezu! Kurde. Najpierw mnie chciał pobić, a teraz jeszcze... A teraz jeszcze nie chcę nawet mnie przeprosić, nie no, ham. Ale nic dziwnego. Jak nic śmiać. No i dobra, czyli Sky Chase, znowu kolejne nawiązanie, tym razem do Sonika 2. No i dobra, czyli teraz zaczynamy poziom, który przyznam nie jest moim ulubionym, ale no nie narzekam też. Tylko kurde, był tu taki jeden skrót, żeby namierzać przeciwników. O właśnie. I to jest praktycznie rzecz, którą wygracie wszystko. Po prostu namierzacie i strzelacie od razu. To jest najlepsza rzecz. Tylko, no właśnie jest taki jeden problem, że zakończenie tego poziomu jest procentowe, czyli w sensie ile zniszczyliście przeciwników i tak dalej, i tak dalej. I to jest właśnie problem, że misja A, czyli ta najtrudniejsza, jest taka, że musicie zdobyć 100%, rozwalić wszystkich przeciwników i chyba też nie dostać ani jednego obrażenia. Więc cyja. Nie twierdzę, że to zrobię. Bo już praktycznie skiepściłem to, że nie zniszczyłem wszystkich przeciwników. Więc no prawdopodobnie tego nie zrobię.
Ale tak, właściwie olewajcie te statki, one wam nic nie robią, tylko zajmijcie się bardziej tymi wyrzutniami, piłkami z kolcami. To jest wasz priorytet. Te statki wam dosłownie nic nie zrobią, chyba że po prostu się was chrzanią. Ale skoro ja umiem je ominąć, to na stoprowy też możecie. A ogólnie prawdopodobnie też w tym poziomie, chociaż nie wiadomo, bo jak widzieliście, był akt 1, są dwa akty, ja go teraz zaspoileruję troszeczkę, ale jest wycięty boss prawdopodobnie, czyli Egg Dragon, który prawdopodobnie miał nas ścigać, czyli możliwe, że była planowana po prostu swobodne poruszanie się, a nie, że mamy określone miejsce na poruszanie się. Swobodne poruszanie się, czyli możemy... Czyli możemy w każdym kierunku się poruszyć kontrolerem. No i zastrzeli nic. No, 49%. No cóż. Tails? Tails? You're not who I'm looking for. Oh, I wonder if he's okay. Dobra, no rozbiliśmy się. Jakimś cudem Sonic przeżył. Ale cóż, no, cieszmy się, że przeżył. Przynajmniej teraz możemy czekać na Sonica na 3 dni. Dobra. Gdzie mam teraz iść? Już wiem, ale nie tędy droga. My chcemy gdzie indziej iść. Tutaj. Chociaż tutaj, chyba tu. Sonic, wait up! Long time no see! Amy! What's wrong with you anyway? Listen, this birdie seems to be in trouble, so you need to be his bodyguard for a while. You must be kidding! If you don't, we're just gonna tag along anyway! Innymi słowem, nie, sorry, nie masz wyboru. Ale ogólnie, Amy jest tutaj najgłupszą chyba postacią. I oczywiście Amy też również będziemy mogli grać. Niestety. Więc no niestety musimy się z nią pomęczyć. A później będziemy musieli się pomęczyć grając nią. Bo ona jest strasznie wolna. No problem. He's just a chunk of cheesy hardware. Whoa! Oh, now what? Huh? Look here! It says, "New couples get in free! Let's go!" Amy! Wait! Oh, man! That girl is such a pain. Nawet nie wiesz jak. No i dobra, Twinkle Park. Poziom, szczerze powiedziawszy, jeden z moich ulubionych. Nie wiem czemu, po prostu. Serio. No! No! Co to było? No nie, ja mam dzisiaj jakiś słaby dzień. Nagranie.
Nie, ja chcę z niemieckiego. No i dobra, teraz mam na was kompletnie wylane. I nas gonią jacyś, nie wiem... Nie piraci, tylko... ci... rozbójnicy. O, powiedzmy, że rozbójnicy, bo to fajnie brzmi. No i nie, to nie jest żaden wyścig. Nie ścigam się tu praktycznie z nikim i no... Ogólnie jest to minigierka, którą później odblokujemy na wszystkich postaciach. Chociaż nawet nic nie musimy robić, to ta gra, to ta minigierka się odblokuje, tylko że... minigierka polega na tym, że to już jest wyścig, że musimy 3 razy obkrążyć tor. A i to, co w tle słyszycie, to jest temat muzyczny chyba Sonika, tylko remix. Nie wiem, spróbuję to zmaszapować, albo to, albo następna część tego poziomu. Bo też nie jestem zbytnio pewien. No i myk! Jest to zgliczowany cień, ja cały czas myślę, że po prostu coś jeszcze... coś jeszcze po prostu z nami tam się ściga, tak jakby, ale dobra. A, jak widzicie, ten licznik na aucie jest ograniczony do 99. Nie jestem pewien, czy to jest to, ale dobra. Nie wiem, spróbuję zrobić mashup. No i co, no Twinkle Park. Właściwie to, co nazwa mówi, czyli park rozrywki. Mamy tutaj minigierkę z kręgami. I ogólnie da się tutaj zbić wszystkie. Ja jestem po prostu głupim wsiakiem, który tego nie umie robić. Zbijać kręgli. No i nowi przeciwnicy, w których może się musimy spamować. A, i ogólnie da się praktycznie każdą postacią to wejść, ale jeżeli spróbujecie... Co? No jak ja wypadłem? Dobra, nie, to nie jest mój dzień nagranie, po prostu. Dobra, wypuśćcie mnie. Ja mam już po prostu dość. No, nic nie widzę. Okej. Okay. Czasami ta gra ma problem z kamerą, ale no cóż, to jest pierwsza gra w 3D. Ja jej wszystko wybaczam, bo to jest po prostu moja ulubiona gra. Jeżeli się zapytacie mnie, jaka jest moja ulubiona gra z Sonika, to... Znaczy, ja mam tak, ja dzielę gry z Sonika na ery, czyli tak samo jak to było w Sonic... Jak to jest Sonic Generations, czyli że era klasyczna, era Dreamcastowa, tudzież GameCube'owa i era Modern. Albo era Adventure, też era... Nie no, właściwie to mogę tak nazwać, era klasyczna era Adventure, era Modern. Mnie, czemu mi to się dzieje? Tu jest ogólnie już na tym koniec poziomu, a ja chcę się do niego dostać. Tylko nie wiem jak. Ale dobra, najwidoczniej musimy po prostu przejść ten poziom. Co przyznam, jest mainstreamowe, ale cóż. Wow, serio, wróciłem na sam początek. No, a gdzie tu się powinno przejść? No oczywiście, że tu. No nie, nie. Ja mogę po prostu tak zrobić, no i... No i kto jest głupi? No i tada, to już jest koniec. Nie ma już nic. Dobra, 24 minuty. No i przeszliśmy Twinkle Park. Parę śmierci było, ale to jest nieważne. Udajmy, że tego nie było. Welcome to Twinkle Park. Oh shoot! I've lost Amy. I bet that robot hauled butt after her. I'd better catch her before it does. No i dobra. Lecimy. Karta. Musimy użyć karty gdzieś.
tu muszę wejść, tu muszę wejść. Więc zrobimy jeszcze jeden poziom i skończymy ten odcinek, bo teraz mój najbardziej ulubiony poziom z całej tej gry. Tak, Speed Highway, mój najukochańszy poziom z tej całej gry. Ponieważ muzyka jest epicka. I ten poziom trafił do Generations, więc jest super. Więc jest świetnie, bardzo świetnie. Uwielbiam po prostu ten poziom, jako kucham. I mógłbym go cały czas przechodzić i bym się nie znudził. Ba, szukałbym cały czas jakichś glitchy nowych. Do speedrunowania go. No, oczywiście jest to ten poziom jest po prostu szybki. Tyle. To jest dlatego go lubię, bo poza Emerald Hill, to jak na razie wszystkie poziomy były mniej więcej takie, że były dosyć długie. A ten poziom to jest właśnie krótki i fajny. I tego oczekuję właśnie od poziomu w Sonicu. Krótkie, fajne. I tyle. Dziękuję bardzo. To mi starczy dla dobrego poziomu. Więc myk. Wiecie, no. Ja się tu muszę oczywiście popisać. No i teraz coś świetnego. Czyli oczywiście sekcja, w której pędzimy w dół i nie możemy się zatrzymać. I po prostu robimy tak i jesteśmy niezniszczalni. To jest świetne. Zobaczcie. No ja nic nie robię praktycznie. Jestem cały czas w formie kuli. Nie, dosłownie jestem w formie kuli cały czas, no i... No i tyle. No i tu. Tu jest właśnie... pewna ciekawostka na temat tego poziomu. Otóż... prawdopodobnie tu... to miało się dziać... Tu, gdzie teraz jesteśmy... miało się dziać w nocy. Gdyż... są pewne... screeny z bety, gdzie widzieliśmy właśnie tą sekcję. Znaczy, nie do końca wiadomo, czy tą sekcję. No właśnie, to jest taki problem, że nie wiemy do końca, czy to jest ta sekcja, czy jakiś wycięty poziom kompletnie z gry. I wskakujemy tu. To jest ciekawostka, o której mało ludzi wie, czyli że jak walniemy w ten dzwon, to wypadną z niego pierścienie, ale dobra. Wskakujemy sobie na kapsułę. I to już jest najwyższy czas zakończyć odcinek, bo zaraz będzie pół godziny. A nikt nie lubi tak do końca takich bardzo długich odcinków. No i dobra, to już sobie pomniemy. Tyle pierścieni. Ojej. 8 emblematów mamy. No i jest fajnie, i wychodzimy tutaj, więc tak, mam nadzieję, że wam się spodobało, dzięki wam za oglądanie, na razie, cześć, pa, pa!